RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Piątkowy poranek, a ja w studiu Radia RDN Nowy Sącz. Witam Piotra Polka, prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam Panią, witam słuchaczy. Jak się Panu dzisiaj rano oddychało w Nowym Sączu? Wyczuwalny był smog? Dobrze. Troszeczkę wyczuwałem tego smogu, ale troszkę chyba było lepiej niż rok czy w latach poprzednich. No na pewno dzisiejszy poranek był zdecydowanie lepszy niż noc, dlatego że noc, szczególnie dla mieszkańców Wólek czy w okolicy ulicy Śniadeckiego, tutaj była bardzo ciężka, nawet dziesięciokrotne przekroczenia. Panie prezesie, smog ogromny mamy w Nowym Sączu. Jak sobie z nim radzić, Pana zdaniem? Wielokrotnie mówiłem, że walka będzie trudna. To trzeba założyć, że poprawa powietrza na pewno zajmie kilka lat. To generalnie na to składa się wiele czynników, ale wydaje mi się, że postępy idą i wydaje mi się tak, ja mogę powiedzieć, powiedzmy, obserwując to wszystko, jestem trochę wyczulony, ponieważ no wiadomo, jestem w branży, jak gdyby. To w tamtych latach, jeżeli było takie przesilenie, czyli przejścia po prostu jesienno-wiosenne, bo tak możemy mówić o tym okresie, było chyba troszkę gorzej, tak mi się wydaje, ale może to jest moje takie subiektywne odczucie. Oczywiście wyczuwalny jest dalej w powietrzu ten smog, który pochodzi z palenic domowych, bo to wiadomo, że na smog nie składa się tylko oczywiście emisja spalenic, ale również emisja transportowa. To wydaje mi się, że jest troszkę lepiej, idzie to w lepszym kierunku. No, ludzie są bardziej świadomi, nie palą śmieci. Tak. Generalnie tutaj jednym z zasadniczym czynnikiem walki ze smogiem to jest edukacja i odpowiednia propaganda. Ja przypomnę, że istotnym elementem wprowadzenia na przykład segregacji odpadów, jak już mówimy o ochronie środowiska, była właśnie edukacja ekologiczna. I to pomogło i ta segregacja idzie dzisiaj dosyć dobrze. Wydaje mi się, że tą samą drogą trzeba podążać w przypadku walki ze smogiem. Tutaj musi być duży akcent postawiony na edukację i propagandę. A co Pan myśli o, bardzo takie popularne ostatnio stało się hasło, błękitny węgiel. Co Pan myśli o tym? To jest to jakieś rozwiązanie, pomysł na to, żeby właśnie mniej tego smogu, mniej tych pyłów niebezpiecznych było w powietrzu? Tak, jest to rozwiązanie. Z technicznego punktu widzenia to jest taka, można powiedzieć, wzbogacanie węgla na podstawie, powstaje tak zwany półkoks. No to jest, jeżeli mówimy o technologii powstawania koksu, to jest coś mniej więcej podobnego. I mamy węgiel, czyli taki koksik, można powiedzieć, który pozbawiony jest tych wszystkich zanieczyszczeń, można powiedzieć, on jest doszlachetniony w procesie koksowniczym i powstaje tak zwany błękitny węgiel, który można spalać. On ma specyficzną oczywiście budowę, trzeba nim specyficznie palić, trzeba się troszkę nauczyć tym węglem posługiwać, ale ma to swoje uzasadnienie jego wprowadzenia. Oczywiście pod jednym warunkiem, że cena jego będzie zbliżona, ponieważ wiadomo, póki co jest bardzo wysoka. Trzeba go przetworzyć troszeczkę, więc on będzie droższy. Jeżeli on będzie dopłata do tego, no to myślę, że ludzie, jest to pewna alternatywa. Nowy Sącz o taką dopłatę się stara. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały już złożone dokumenty. Wiemy to od dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Sądeckiego. Także MPEC będzie się starać, żeby taki węgiel trafił do kotłowni miejskiej? Oj nie, no my palimy białym węglowym. Tu musi być, mamy specjalne, to są wyrokowane techniczne, mamy specjalne piece, które są przygotowane wyłącznie na miał węglowy, który my spalamy. On, muszę powiedzieć, jest dobrej jakości. My tutaj do naszych instalacji nie potrzebujemy nic lepszego, dlatego że mamy instalacje odpylające, czego nie mają kotły oczywiście w indywidualnych domach. Potężne instalacje odpylające, trójstopniowe, które wyodrębniają
ze spalin te wszystkie pyły i są one usuwane. Także my tego, z tego nie będziemy korzystać. Natomiast oczywiście były też rozmowy z nami, czy będziemy prowadzić między innymi na naszym miejscu możliwość składowania i handlu tym węglem. Myśmy się zgłosili tam Arcys, czyli jakby włączamy się troszeczkę do tego procesu, jeżeli on po prostu się rozpocznie. I jak by to wyglądało, że w miejscu w MPC-u gdzieś byłoby składowisko? Tak, tak. Myśmy kiedyś prowadzili handel normalnym węglem do domów jednorodzinnych i byłoby to na podobnej zasadzie. Uruchomilibyśmy taki skład węglowy. Oczywiście, jeżeli to będzie konieczne, bo jeżeli składy węglowe, które są prywatne, porozrzucane, będą prowadziły taką sprzedaż, no to dobrze, to tym bardziej nie będziemy aż tak strategicznym tutaj partnerem w tym projekcie. Będzie to można wszędzie, będzie to dostępne powszechnie, powiedzmy, i będzie można się zaopatrzyć wszędzie. Miasto w różnych częściach prowadzi taką politykę, żeby właśnie wymieniać piece, są jakieś programy, różnego rodzaju kawki. One, niektórzy mówią, są bardziej skuteczne, mniej skuteczne. MPC także wymienia swoje kotłownie. Ostatnio na przykład nawet zasila swoją energią Newag, dużą firmę sądecką. Zapowiadano, że dzięki temu troszeczkę może tego właśnie pyłu ucieknie z powietrza i będzie go mniej. Ponad 2 tony jest pyłu skutek. Jest mniej, będzie emitowane co roku do Sącza, to dużo. To jest dość dobry wynik. Faktycznie kotłownia węglowa przemysłowym, która była przemysłem w zakładzie, została zlikwidowana. My podłączyliśmy Newag, dostarczamy ciepło. Oczywiście nasze źródło musimy też modyfikować, bo to są dodatkowe moce, które musimy zapewnić, jeżeli chodzi o źródło, i tutaj konieczne były modernizacje również naszych kotłów, przystosowanie ich do nowych warunków pracy, i cały czas to robimy, ponieważ nawet w przyszłym roku planujemy modernizację następnego kotła węglowego. Będziemy mieli... W którym miejscu? To jest na osiedlu Milenium. To w głównym źródle, powiedzmy, gdzie produkujemy ciepło dla większości miasta. Tak więc tutaj będą dość duże inwestycje. No, taka modernizacja kotła to jest energetycznego, to jest 2 miliony złotych inwestycja. Także to są dość spore pieniądze, które trzeba po prostu włożyć w nasze źródło. Ale podkreślam, że to nasze źródło spełnia już wszelkie wymogi nowe, restrykcyjne emisji pyłów, siarki, azotu, tlenku azotu, wszystkich tych wskaźników, które muszą być usuwane. Dosyć rygorystyczne. Myśmy sporo pieniędzy przeznaczyli na modernizację instalacji odpylania. Skoro mówimy o nowych inwestycjach, to wiem, że planowana jest też taka, która ucieszy sam obiekt, ucieszy na pewno kibiców Sandecji, a tutaj przy okazji także MPC będzie mieć swój mały wkład, udział. Przy okazji nowego stadionu Sandecji. Tak. Zgadza się. Myśmy włączyli się w ten proces na tyle, ile mogliśmy, czyli była taka potrzeba. Powiedzieliśmy, ok, my tutaj dostarczymy to ciepło na potrzeby podgrzewania murawy i obiektów na Sandecji. Musimy oczywiście zrobić inwestycję wartą około, no nie wiem, bo jeszcze to nie wycenialiśmy, ale tak myślę, około 500 000 zł. To jest pociągnięcie ciepłociągu od mostu 700-lecia w kierunku stadionu Sandecji, obiektu Sandecji. Czyli to jest kwestia tylko doprowadzenia tego źródła ciepła, tak? To doprowadzenia tylko sieci, powiedzmy. Ciepło mamy na moście 700-lecia, więc tam, powiedzmy, musimy odejść od tego punktu i doprowadzić to do tych obiektów. Harmonogramowo, jak to się będzie rozkładać, kiedy te działania? W przyszłym roku, od wiosny pewnie będziemy zaczynać. No, generalnie projekt, inwestycje zaczynamy już po sezonie grzecznym, kiedy skończy się grzanie, no bo wiadomo, że w czasie ogrzewania, kiedy woda jest gorąca w rurach, no nie możemy, że tak powiem, za bardzo prowadzić tych inwestycji, więc w zasadzie mamy krótki, co roku mamy taki krótszy okres tych inwestycji, bo te zimy są takie dziwne, no można powiedzieć, bo one są może nie takie mroźne, ale czasem długie. W tamtym roku zakończyliśmy sezon w maju, trzeba sobie jasno powiedzieć, więc niewiele zostaje czasu do września do przeprowadzenia tych inwestycji liniowych, a czasem to są trudne inwestycje, bo one się przechodzą przez różne grunty i trzeba spełniać różne warunki.
Mówimy tutaj właśnie o nowych inwestycjach, nowych osiedlach, które może będą czerpać energię, stadionie. Z tym związane są też jakieś podwyżki, ewentualne rachunków? Mogą się spodziewać sądeczenie czegoś takiego? Tak, więc nasza taryfa obecna, która jest zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki, obowiązuje do końca roku. I myśmy złożyli wniosek taryfowy, nowy, na nowe ceny ciepła i ona zakłada zwyżkę cen ciepła z tego względu, że poszło dosyć dużo paliwo węglowe do góry, około 20%. Jak to będzie duża podwyżka odczuwalna dla mieszkańców? Znaczy, my jeszcze nie możemy powiedzieć, bo po pierwsze, na różnych obszarach miasta różnie to będzie wyglądało, w zależności od tego, jaka kotłownia, bo są kotłownie gazowe, węglowe, duże, mniejsze. To jest jedna sprawa. Po drugie, jeszcze proces taryfikacji się nie zakończył. Z reguły, powiedzmy, składamy wnioski taryfowe, one się zmieniają i tak naprawdę kształt ostateczny podwyżek to dopiero będzie można powiedzieć, jak się zakończy proces. A kiedy to będzie, tak mniej więcej? 2-6% średnio w przedsiębiorstwie, gdzieś tak myślę, że mogą być zwyżki cen. No ale to, no tyle mogę powiedzieć, powiedzmy. No wszystko okaże się bliżej końca roku. Czyli tak naprawdę te osoby, które są ogrzewane, które mają ciepło z kotłowni ocieplanych węglem, będą prawdopodobnie mieć te wyższe ceny, tak? Będą mieć wyższe ceny, ale one już wejdą jak gdyby w drugiej połowie sezonu grzewczego. No bo to też na to patrzymy uwagę, żeby zwracać uwagę, że jeżeli ma być ta podwyżka, żeby ona była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców, czyli jeżeli ona wejdzie pod koniec sezonu grzewczego, to tak naprawdę niewiele się to odbije jeszcze na kieszeniach mieszkańców. No i myślę, że taka sytuacja będzie miała miejsce i teraz, ponieważ myślę, że najwcześniej od 1 lutego by wyszła taka podwyżka, może później nawet. Tak więc no, przesunie się to w czasie. Zobaczymy, jak to będzie. Pan tutaj mówił o 2-3%, czyli to będą sprawy kilku groszy, tak? 2-6%. No, znaczy ciężko to przeliczyć, bo to my sprzedajemy ciepło na liczniku, a jak to odbije się na mieszkańców, to jest w ogóle zupełnie inna sprawa, bo to jak gdyby administratorzy przeliczają już zaliczkę. A taryfy kiedy? Czasem to jest tak, że nawet nie ma tych podwyżek w zaliczkach, bo one są trochę kształtowane wyżej i mogą, że tak powiem, być uwzględnione. A tą nową taryfę w takim razie, kiedy będziemy mogli poznać, kiedy ten proces się... Końcem roku. Końcem roku. Mhm. I to będzie też pewnie uchwalone przez Radę Miasta? Nie. Urząd Regulacji zatwierdza, tutaj Rada Miasta nie ma do cen ciepła, nie ma żadnych kompetencji do zatwierdzania lub też nie. Proces jest jasno sprecyzowany w prawie energetycznym, czyli my składamy wniosek, Urząd Regulacji zatwierdza i on jest wprowadzany. W takim razie my będziemy czekać na te zmiany cen. Mamy nadzieję, że będą one, pewnie tak jak mieszkańcy mają nadzieję, będą one nie tak duże, jak może to wyglądać na ten moment. No ale będziemy to sprawdzać na pewno na bieżąco. Póki co dziękuję bardzo dzisiejszemu gościowi, czyli prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Piotrowi Polkowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję.